Nie życie, nie twarz. Już nie chcę, gdyby chcę właśnie tak. Bo dziś to ja maluję swój świat. Znów pomaluję życie, nie twarz. Już nie chcę, gdyby chcę właśnie tak. Cześć, dzień dobry. Cześć kochani. Tym bardziej was serdecznie witam, bo pewnie dzisiaj będzie nas mało, bo jest jednak poniedziałek wielkanocny i wszyscy sobie odpoczywają albo spędzają święta gdzieś na wyjazdach, albo są z rodzinami. Ale tak czy siak, myślę, że nie chodzi o ilość, ale chodzi o jakość. A widzę tutaj już moje ulubione osoby. Grażynka, Beatka Jurczak, Gabi, Ola oczywiście, Lady in Colors. O, Bella Bajka. Ja już was kojarzę w ogóle z waszych ników albo tutaj. O, Grażynka. Dzień dobry, Grażyny. Dziś są nasze wielkanocne kawkowe imieniny. Dzisiaj są twoje mamy, Daniel? Imieniny, bo mama Daniela też Grażyna. Grażynka, wszystkiego dobrego, kochana. Pięknych imion ci życzę. A Beatce życzę jutro wspaniałego startu w nowej pracy. Tak, bo od jutra zaczynam, idę do nowej pracy, otwiera się nowa szansa. Super. Bardzo mocno będziemy za ciebie trzymać kciuki jutro, ale mamy nadzieję, że nas nie opuścisz, że będziesz do nas czasami tutaj wpadać. Ja się tylko wytłumaczę na początku, że w piątek się nie połączyliśmy, ponieważ ja za nie mogłam, słuchajcie, ja tu przyjechałam w nocy w czwartek po tej chorobie, posiedzieliśmy w barze chwilę, ale nie, nawet nie o to chodzi, ale ja po prostu rano dostałam takie migreny, że no aż po prostu nie mogłam mówić i tutaj Mirek był przygotowany na nasze wspólne gotowanie, był przygotowany z tym całym po prostu asortymentem różnych rzeczy, które wam zresztą zaraz pokażemy, żeby zadośćuczynić tej krzywdzie, która została tu wyrządzona. Był gotowy, profesjonalny w kuchni, a ja po prostu dałam D, jak to się mówi, także was bardzo przepraszam, a właśnie, to były, zobaczcie, wszystko przygotowane ryby, żeby wam pokazać, jak to się robi. O, zobaczcie, upieczone chleby były, przeróżne, przepyszne, wszystko tu jest, jestem w hotelu Belmonte i tu jest wszystko, i pieczenie chyba, tak, o ile widzę, wszystko było tak wspaniałe, tak dobra jest tutaj kuchnia, i mazurki, i drożdżowe, i babki, no bo jest tu też Andrzej Polan, który też gotuje, więc tam oczywiście Mirek głównie tutaj zarządza wszystkim, i to pochodzi z kuchni tutaj hotelu, ale był też mazurek Andrzeja Polana i Mirka. No w ogóle powiem wam, podzielę się z wami, że słuchajcie, że wyjazd na święta jest najlepszym możliwym pomysłem. Ja w ogóle już nie wiem, czy ja kiedykolwiek święta zrobię. Jestem tak szczęśliwa, że tu przyjechałam. Oczywiście przyjechałam do super pięknego miejsca, ale jestem tak szczęśliwa, że tu przyjechałam, słuchajcie, że oczywiście jestem w pięknym hotelu, w pięknej Krynicy Zdrój, ale ta pogoda, 20 stopni na rowerach, w niedzielę wielkanocną po koszyczkach i po śniadaniu wielkanocnym na rowery. Mieliśmy wykład wieczorem, sobie gadaliśmy tutaj, pozdrawiam wszystkich tutaj słuchaczy, którzy byli w sobotę i w niedzielę z nami. Powiem wam, że jest to naprawdę cudowne odpuszczenie sobie wszystkiego, kiedy możemy tak naprawdę odpuścić sobie nawet te święta i spędzić je po swojemu i się nie narobić. Bardzo odpoczęłam. Zobaczcie, jak mamy tu pięknie. Zresztą Daniel o pokazuje teraz, gdzie ja siedzę. Muszę się poprawię teraz, bo widzę, jak ja to siedzę. Się poprawię. Jestem na balkonie naszego tutaj pokoju w hotelu. O, widzę, Lady jest na Gran Canaria. Najlepsze święta, no ekstra. I zobaczcie, z hotelu tutaj widzimy Krynicę, a zaraz za mną będą góry. I psy też są oczywiście z nami. I tu jest wyciąg przy samym hotelu, więc tutaj na tą górkę chodzimy sobie na spacery. Tutaj jest Góra Krzyżowa chyba, tak to się nazywa? Tam też nagrywaliśmy się z Danielem wam.
można się wespnąć, ale jest to tak urocze miejsce. Ja w ogóle nie wiedziałam, że Krynica Zdrój, słuchajcie, jest tak przepięknym miasteczkiem, gdzie wczoraj jak pojechaliśmy na rowery, przy takiej rzeczce, przy takim strumyku w lesie, cała droga do Muszyny, gdzie jest ogród sensoryczny, po prostu jechaliśmy na rowerach w takim pięknym absolutnie miejscu i to było tak cudowne, jest cudownym, urokliwym miasteczkiem. Zakochałam się absolutnie w tym hotelu i będę tu wracać, więc będę was męczyć tutaj różnymi rzeczami, ale nawet myślimy, żeby tu zrobić jakieś fajne wydarzenie, żebyśmy my kobiety sobie tu przyjechały, słuchajcie, i się jednocześnie pointegrowały, jednocześnie może coś zrobiły fajnego, rozwojowego, ale też żeby sobie tu połazić, żeby sobie tu pobyć. Jest tu naprawdę cudownie, cudownie. Z całego serca wam polecam, jak będziecie mieli kiedyś pomysł i na to finanse, to polecam wam bardzo ten hotel. Lepiej tu przyjechać niż gdziekolwiek, tu w Krynicy, bo nawet mam takich tutaj, poznałam w ogóle, tu mnóstwo ludzi poznałam, ale tacy do mnie podeszli państwo, którzy się przynieśli z innego hotelu, właśnie dlatego, że nie było tam fajnie, żeby tutaj być. No pięknie urządzone, naprawdę cudowne miejsce. Sztuka wolności, tak, sztuka wolności. W ogóle wielkie dzięki. Grażynka Tylman, tobie też kochana, składam wszystkiego dobrego, życzenia dla wszystkich Grażyn dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają święta, tych, którzy muszą pracować jeszcze bardziej. Masz rację, Liliana. Pozdrawiamy tych wszystkich też, którzy są w pracy. Ściskamy, dziękujemy, że dla nas pracujecie, żebyśmy mieli święta. Coś jeszcze wam chciałam powiedzieć, tylko mi właśnie te urodziny wpadły. A, dziękuję wszystkim wam, którzy się zapisaliście na Sztukę Wolności. Do wczoraj, do północy jeszcze spływały wasze obecności jakby. Zapisało się ile osób, Daniel? Z 1000, nie? No, mniej więcej. Około 1000 osób się zapisało na Sztukę Wolności, na kurs z nami. Bardzo się z tego cieszymy, obiecujemy, że się dobrze przygotujemy. Ręka do góry, kto z was się zapisał. Tak, oczywiście zapisy są też przez cały kwiecień, tylko teraz będzie cena 299, a nie 199, więc to robi różnicę, ale też będzie zniżka. Diana, ach, urodziny masz dzisiaj, no to wszystkiego kochana dobrego, wszystkiego dobrego, żeby się zaczął najpiękniejszy czas w twoim życiu. Monika się zapisała, super, bardzo się cieszę. Fajnie, że się zapisaliście, w ogóle fajnie, że dużo osób się zapisało, bo będzie fajna energia, my się fajnie przygotujemy do tego. Wczoraj prowadziliśmy wspólnie razem, zrobiliśmy sobie tutaj taką sztukę wolności i było bardzo fajnie. Daniel opowiadał trochę o granicach psychologicznych, Daniel o aurze właśnie, czyli o granicach energetycznych i się wymienialiśmy tutaj różnym spojrzeniem na różne, różnym spojrzeniem na to samo tak naprawdę. Czekajcie, dobra, witam serdecznie z Kołobrzegu, kiedy przyjedziemy do Kołobrzegu? No kiedy nas zaprosicie, to przyjedziemy do Kołobrzegu. Ja lubię Kołobrzeg bardzo, chętnie, z przyjemnością do was przyjedziemy też. Będę was informować, gdzie będę w wakacje, co będziemy robić. Jeszcze nie wiem tak naprawdę, gdzie będę. Wiem, że będę w tym roku na festiwalu Jestem, więc wam jeszcze raz tutaj polecam, bo będę tam przez 4 dni. Pewnie będzie też Ewa Foley, którą namówiłam na to, żeby tam gadała do ludzi, tak jak ja. Będzie wykład ze mną, no, ale będzie to taka wioska indiańska, gdzie można sobie przyjść i posłuchać różnych wykładów, gdzie można się wczuć w taki klimat trochę hipisowski, ale to jest... No to jest zupełnie niepowtarzalne przeżycie. Naprawdę, wierzcie mi, ja w zeszłym roku byłam i no, byłam zdumiona, bo nigdy nie byłam w takim miejscu. A już w pierwszego dnia przyjeżdżasz, widzisz ludzi, którzy są, nie wiem, mają fajne wisiory, fajne kolczyki, dziewczyny, w ogóle sukienki, kimona. Ludzie robią różne rzeczy przy tych namiotach i myślisz sobie, gdzie ja wylądowałam, co to za kosmos jest. A następnego dnia jesteś razem z nimi, tym kosmitą w tym kosmosie, nie? Już masz kolczyki, już jesteś wirująca. I to nie chodzi o to, że tam są tylko, wiecie, takie rzeczy jak tam tantra, medytacja dla ludzi, którzy może bardziej duchowo się rozwijają, ale jest bardzo dużo takich też psychologicznych tematów. A i właśnie, i na festiwalu Jestem będzie też spotkanie ze społecznością Kawka, takie specjalne spotkanie dla nas, tylko zamknięte, więc każdy z was, kto się zapisze na festiwal, będzie miał też ze mną takie spotkanie. Zresztą mnie tam wszędzie spotkacie, bo ja tam będę łazić. Jak wiecie, ja jestem bardzo pro
i można sobie ze mną pogadać. Więc tak wam mówię z serca, bo to nie jest moje wydarzenie, ale jest to taki ładunek też fajnej atmosfery, w takiej wolności. Naprawdę, a gdzie to jest? Wiesz co, to jest, słuchajcie, koło Zakopanego. To jest 30 kilometrów od Zakopanego. Czyli pewnie to jest taka wioska, wynajęte pole z, nie wiem, z lasem, tak jak jest na Wibracjach. No i tam są poustawiane, jest całe takie miasteczko jakby, gdzie możecie kupować różne rzeczy, gdzie jest wege jedzenie pyszne, gdzie są różne fajne rzeczy, można kupić sobie zarówno eko jedzenie, jak i fajne ubrania, biżuterię. No to takie rękodzieła, słuchajcie, wytwarzane przez ludzi. Ja to uwielbiam, takie po prostu kiermasze. Ja w ogóle jestem cała, ja bym mogła nie wychodzić z takiego miasteczka. No i macie namioty powystawiane, gdzie są wykłady i są przeróżne wykłady, naprawdę, zarówno praca z ciałem, praca z duszą, praca z umysłem, psychologowie, trenerzy, nauczyciele duchowi, nie w Nowym Targu, to jest taka miejscowość na K, Daniel, może to jest koło Nowego Targu? No, tak? No to on lepiej wie. O, Monika pisze, że też jest. O, jak się cieszę na jestem, ja też jestem. Będziesz. No to super. Festiwal jest, słuchajcie, 26-30 czerwca. Więc jest już jest na początku wakacji i mówię wam o tym, bo pewnie sobie planujecie różne rzeczy, a może macie taki pomysł, żeby tak spędzić kawałek wakacji, no to was jakby zapraszam do tego, żebyśmy to razem tam można sobie wynająć, w ogóle można pojechać z namiotem, można, słuchajcie, i się tam rozstawić, w ogóle też jest bardzo fajny pomysł dla ludzi, którzy lubią i potrafią żyć pod namiotem. Daniel marzył, ale został wygoniony przeze mnie do hotelu, bo ja jestem mało namiotowa, ja mam klaustrofobię i w ogóle natychmiast się duszę. Natomiast to ma totalny swój urok, bo jesteś cały czas w tym miejscu, jest mnóstwo fantastycznych ludzi, ale tam są też hotele, wiecie, no można sobie, czy nie wiem, pensjonaty, czy też, no to jest 30 kilometrów od Zakopanego, zobaczcie, no to jest w pięknym miejscu tak poza wszystkim. W Kacwinie, wioska indiańska w Kacwinie, dokładnie, Edyta. To jest wioska indiańska w Kacwinie i to jest 26-30 czerwca i się wykupuje karnet i na hasło kawka macie zniżkę, ile mają, 20%? Czy chyba 20% macie zniżkę, więc taką dużą macie zniżkę, więc na hasło kawka albo kawka 15, już nie pamiętam, tak, na hasło kawka chyba macie zniżkę, więc pamiętajcie też o tym, to jest chyba 20% zniżki. 4 dni trwa festiwal, tak. Ja tam, o, pisze Edyta, ja, jest tam pięknie, byłam w zeszłym roku na festiwalu, jest tam cudowne miejsce, widoki, atmosfera. Tak, i naprawdę jest wspaniałe to miejsce. A, ja też chcę ten wisior z dzwoneczkami, brzmi jak kosz i nie wie, ktoś wie, gdzie mogę go kupić. A ta kuleczka, no ja go kupiłam też na festiwalu jakimś, jak byłam. Do Irlandii nie wiem. A, do kiedy do Irlandii? O Boże, ja nigdy nie byłam w Irlandii, bym bardzo chciała pojechać na Irlandię. Nie, nie będę w tym roku na Wibracjach, bo Wibracje są w lipcu, a ja w lipiec wyjeżdżam, moja córka ma wtedy wolne, dla mnie ma wolne, no bo ona ma swoje plany, więc taki lipiec sobie robimy, tą drugą część lipca chciałabym wyjechać gdzieś z dzieciakami właśnie, żeby trochę z nimi spędzić czasu, więc na pewno nie będę, a poza tym mi wystarczy jeden festiwal. W zeszłym roku byłam i na Wibracjach też jest bardzo fajnie, też wam polecam, tylko to jest większy festiwal, tam jest 4000 chyba osób, a tu jest 1500, na 1500 osób jest ten festiwal, więc tam jest rzeczywiście bardzo duży festiwal i też jest bardzo fajny, też możecie tam jechać, ale w tym roku ja jestem, więc was zapraszam. No dobra, kochani, ale jest fajnie, bo jesteśmy tak kameralnie dzisiaj, jednak ludzie są na świętach, pewnie sobie będą odtwarzać później nasze rozmowy i to moje gadanie będą przewijać. I zapraszam was dzisiaj, zaprosiłam do siebie Mirka Jabłońskiego, który jest szefem kuchni Belmonte, wcześniej był szefem kuchni innych przepięknych hoteli, między innymi Andels w Łodzi. Jest wspaniałym szefem kuchni, naprawdę robi przepyszne rzeczy, wiecie, ja jestem fanką jedzenia, uważam, że szefowie kuchni to są artyści tak naprawdę w duszy, a nie rzemieślnicy, przynajmniej ci tacy topowi szefowie, a Mirek jest jednym z najlepszych szefów kuchni. To, co tutaj się zadziało, to jest w ogóle jakiś obłęd kompletny,
to jedzenie. No i tak pomyślałam, że go zaproszę też, żeby podziękować oczywiście za nasz wspólny tutaj czas, ale też, żeby sobie pogadać. Mieliśmy gotować w piątek, jak widzieliście. No więc jak jest poniedziałek, to sobie pogadamy o tym, jak w ogóle, co z tym jedzeniem zrobić, jakie można przetwarzać, ale też możecie Mirka pytać o różne, słuchajcie, przepisy, bo on robi tak dobre rzeczy, że to można naprawdę się zainspirować. Więc cię może, Mirku, wpuszczę w takim razie, skoro już ty jesteś. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć. Słuchaj, jak to jest w ogóle tak być szefem kuchni i być takim, no bo to jest taki, tak jakbyś był żeglarzem trochę, ty jakby z portu do portu zmierzasz i przenosisz się wraz z miejscem trochę, musisz zmieniać swoje w ogóle życie ciągle, bo mieszkałeś w Łodzi ostatnio i pamiętam, jak tam szefowałeś w Andelsie, a teraz się przeniosłeś tutaj, w góry, 3 lata temu, bo Belmonte ma 3 lata i tu stworzyłeś od początku wspaniałą naprawdę kuchnię. Dla mnie to jest mega ważne w hotelu, więc tutaj wielki szacun. Ale jak to jest tak się przenosić z miejsca na miejsce? Czy to jest trudne? Czy to jest, czy za każdym razem tak cię wykorzenia z miejsca? Czy to, jakby co ci towarzyszy w tych, przy tych zmianach, tych przeprowadzkach? Przede wszystkim towarzyszy mi pasja. Pasja do tego, co robię i miejsce, w którym się zakochuję, tak, że tak powiem, bo ostatnie może nie, ale ostatnia praca to 13 lat w jednym miejscu, więc to też właśnie świadczyło o tym miejscu i całości, co tam się udało tworzyć. Natomiast tutaj przyjeżdżając i zobacząc to miejsce na górze, u podnóża Góry Krzyżowej, te piękne widoki, to stwierdziłem, że to jest miejsce dla mnie. Tak? To jest miejsce dla mnie na kolejny czas. Czas, gdzie mogę trochę wyciszyć się, ale też i tworzyć pewne rzeczy, tak? Które przychodzą łatwiej, szybciej, naturalnie bardzo, tak? Ponieważ jesteśmy też w takim regionie, gdzie ta kuchnia jest oparta, znaczy moja kuchnia przede wszystkim oparta jest na naturalnych rzeczach. Jestem zafascynowany, w ogóle zajarany jestem w ogóle kuchnią łemkowską, tak? Ponieważ tak mało się o niej tutaj... Właśnie, jak się nazywa ta kuchnia łemkowska? Kuchnia łemkowska. Od Łemków, tak? Więc to jest coś niesamowitego. Opowiedz właśnie o tej kuchni, co to jest za kuchnia, ta kuchnia łemkowska? Kuchnia łemkowska, jak ja to nazywam, to jest taka moja kuchnia, która jest wiatrem podszyta, tak? A ta kuchnia łemkowska się wywodzi ze strasznej biedy, tak? Ta kuchnia się wywodzi, znaczy w ogóle jest nazywana jako kuchnia nieurodzaju, jako kuchnia nieżyznej gleby, dlatego że to były wszystkie takie rzeczy jak kasze, warzywa, rośliny, mięso spożywano gdzieś tam świątecznie tylko, mnóstwo bogactwa, co chodzi właśnie o to, co dała nam ziemia. Ale dlatego, że historycznie, to jest historycznie, że tu była po prostu bieda wtedy? Tak, to jest historycznie, że tu była bieda. W ogóle swego czasu Łemków było bardzo mało. Cała część Krynicy, może inaczej. Niektóre wioski w ogóle były wyludnione i na przykład było tak, że władze tutejsze przywozili chłopów z Podhala, by tutaj dalej kontynuować tę tradycję, by mogli tutaj zamieszkiwać i dalej kontynuować. Znaczy przede wszystkim to jest kuchnia, która się wywodzi na kaszach, na roślinach, na serach. Bez mięsa? No bardzo mało tego mięsa było. Tak? Bardzo mało. A powiedz mi właśnie, jaka to jest ta kuchnia regionalna, gdyby na przykład ktoś chciał tutaj przyjechać do Krynicy Zdrój, nie? Tutaj w ten obszar Polski, to co tutaj jest takiego tradycyjnego, z czym oni się, nie wiem, z czego są dumni, no bo każdy, prawda, każdy region ma swoje takie potrawy. Zresztą napiszcie, jakie są wasze, skąd pochodzicie i jakie są wasze regionalne potrawy tam z dzieciństwa, co pamiętacie na przykład, albo co jest w waszym otoczeniu. Na przykład taka słynna zupa to jest kisiełica, która jest... Jaka? Kisiełica. Czyli kisiełica? Kisiełica. Czyli zupa na... może nie jest to żurek, ale bardzo podobny jak żurek, tylko z kiszoną kapustą i kaszą.
No mnóstwo tutaj mamy, znaczy mamy, no było mnóstwo takich fajnych właśnie rzeczy, które były robione na bazie właśnie mleka, kaszach, ziemniakach, różnego rodzaju placki ziemniaczane z dodatkiem kaszy, kiszonej kapusty, zupa mleczna na przykład z marchewką, no także tutaj bogactwo naturalności bardzo duże. Niektórzy piszą cieszyn kluski na parze, znasz? Potrafisz? Cieszyn kluski na parze. Cieszyn kluski na parze. No pewnie tak, to nic innego jak parowańca, tak? Babcia robiła zacierkę. O, to może być fajne. O, to jest dla mnie inspiracja, powiem szczerze. Zacierka z dyni? Zacierka z dyni, tak. A co to tak. Znaczy zacierka, że co? To jest pewnego rodzaju nazwa makaronu, nawet bym nazwał on. A to są takie jakby lane małe kluseczki. Takie kluseczki, takie, tak. Ona może być tarta, może być rwana, skubana, także, ale super. Kochani, napiszcie, co jest waszą regionalną kuchnią. Ola pisze, że Giżycko, ale ona nie wie, co w Giżycku się, co na Mazurach jest regionalną kuchnią? Byłeś szefem kuchni już na Mazurach? Jeszcze nie, ale tam, na Mazurach, nie wiem, w ogóle tamten region Polski jakoś mnie tak... Nie przyciąga, powiem szczerze, a może dlatego, że jak zaczynałem swoje przygody z kuchnią, to zaczynałem właśnie gdzieś tam w okolicach Augustowa i trochę takie mam dramatyczne przeżycie. Różne rzeczy tam się działy. Tak. Mhm. Tak. A powiedz mi też jeszcze tak, a już z innego tematu, ale o, jeszcze poczekaj, teraz zapiszę. Moja mama robi zupę z dyni z rejbakami, takie kluski z ziemniaków surowych tartych. Mama pochodzi z Kurpi. Wow, ale super. Widzisz, jakie masz inspiracje? Zupę z dyni, wow, z rejbakami. Możesz sobie zapisać i zaserwować kiedyś. Z rejbakami, super. Z rejbakami, no. A powiedz mi, o, na Podlasiu to wiem, że kartacze i babka ziemniaczana. Mama ziemniaczana, tak. Jezu, uwielbiam kartacze, słuchajcie. Kaszuby, śledzie, dużo ryb, śledzi, dokładnie. Tak, dużo śledzi i ryb. Monika pisze, zupa mleczna z marchewką, pamiętam, bo ja jadłam tylko zupy mleczne na słono. O fu! O, jeszcze inna nazwa, żelazne kluski. Żelazne kluski, dokładnie. Ale super. Wiesz co, a też się chciałam ciebie zapytać, gołąbki z ziemniaków. Tak. Znasz gołąbki? Z ziemniaków? Tak, znam gąbki ziemniaków. A to co, ładujesz kapustę w ziemniaki po prostu? Tak, natomiast tutaj troszeczkę to danie jest zmodyfikowane, co chodzi o kuchnię jemkowską. Znaczy, bo to jest taka trochę też kuchnia wschodu, gdzie na przykład są gołąbki z ziemniaków, sera białego i grzybów. O Jezu, to jest też to, co daje nam natura las. No. Więc wspaniałe. To tak naprawdę pire ziemniaczane, cebula, podsmażamy, może być czosnek, bądź też nie, tymianek, ser biały i grzyby suszone w środek, gotowane. No super, naprawdę polecam. A moja mama robiła takie kluski sama i do tego był skwarki, biały ser i pomidory. Boże, jakie, wow, to było dobre. O Jezu, jakie to było dobre. Ja to uwielbiałam po prostu. O, piszecie jeszcze, zobacz, pierogi z tartych i smażonych ziemniaków. A, no to ja wam powiem taką rzecz, moi drodzy, że to jest inspiracja Andrzeja Polana, powiem szczerze, swego czasu, kiedyś tam robiliśmy wydarzenie i Andrzej wymyślił pierogi z placków ziemniaczanych. Słuchajcie, to jest bomba, po prostu fantastyczne. Bardzo prosta rzecz. Robimy placki ziemniaczane, smażymy, potem to przerabiamy w farsz i robimy pierogi. No mega. I tutaj to tak się też mi wkomponowało w tą kuchnię jemkowską, że super. Smażone placki ładujesz później do pierogów? Robisz farsz, tak. I robisz nadzienie do pierogów. Wow. Mega, mega, super. Wielkopolska kluski szare z surowych ziemniaków. Mm-hmm. Nasz panie? No, ziemniaki tam królują, tak.
A w ogóle Lublin, bo mój mąż był pochodzi z Lublina i rzeczywiście tam była kasza gryczana z cebulką, z kwarkami, on też uwielbia kaszę gryczaną w ogóle. I też jest właśnie, piszecie Lublin okolice, ciasto z kaszą gryczaną na słodko lub słono kulebiaki. Mm-hmm. Kasza gryczana rzeczywiście tam jest. Znaczy, no wiecie też, kasza, w ogóle kasze zostały wyparte trochę z naszych kuchni, więc kiedyś to było bogactwo, które królowało na stołach, natomiast pojawiły się ziemniaki, makarony, więc te kasze zostały wyparte właśnie z naszych kuchni, aczkolwiek teraz chyba chętnie po nie wracamy, powiem szczerze, i coraz więcej robimy rzeczy właśnie z kaszy. Znaczy, przede wszystkim to jest duże bogactwo, które po prostu jest bardzo gdzieś tam pożywne tak dla nas, także natomiast naprawdę zachęcam do różnego rodzaju kasz. Znaczy ja w ogóle kiedyś pisałem pracę o kaszach, więc... Tak? Pisałeś pracę o kaszach. Ale dużo ziemniaków się tu pojawia. Zobacz, pierogi z tartych i smażonych ziemniaków, czyli że farsz się smaży i potem do pierogów. Dokładnie tak. No ziemniaki królują, tak? Ziemniaki królują, powiem szczerze. Ale też chciałam ciebie zapytać z innej beczki, a jak się zmieniają twoim zdaniem preferencje w ogóle? No bo jakby jesteś szefem kuchni przez wiele lat, więc jakby podążasz za smakami Polaków, a Polacy chyba tak bardzo się kulinarnie chyba rozwinęli, mi się wydaje, ze względu na te programy telewizyjne o gotowaniu, no jednak dużo tego gotowania w ogóle jest w takiej przestrzeni edukacyjno-medialnej, ludzie lubią czytać, oglądać o gotowaniu, i też więcej podróżują, więcej jest kuchni. No właśnie, jak obserwujesz właśnie zmiany upodobań? Czego goście od ciebie oczekują? No bo tą kuchnię konstruujesz pod gości. Tak, bardzo dużo się zmieniło na przełomie 20 lat. Powiem szczerze, mega. To wszystko jest oczywiście związane z tym, że my Polacy zaczęliśmy dużo podróżować, tak? Dużo jeździć, dużo podglądać. W momencie, kiedy otworzono nam granice i możliwości podróżowania, my zachłyśnięci byliśmy wszystkimi innymi kuchniami, tylko nie naszą kuchnią. Tak? Zaczęliśmy wprowadzać kuchnię śródziemnomorską, włoską, orientalną. Natomiast trzeba tutaj pamiętać jedną podstawową rzecz, że my tej kuchni u nas nie odtworzymy w taki sposób, jak to jest tam. Dlatego, że my nie mamy dostępu do pewnych produktów, do świeżych rzeczy. I teraz widzę to na przestrzeni ostatnich lat, że my wracamy do naszej kuchni, do naszej takiej podstawy kuchni polskiej, staropolskiej, regionalnej. To, co też widzę i zaobserwowałem, właśnie pracując w hotelach, w kuchni hotelowej, restauracyjnej, że goście, którzy przyjeżdżają, oczekują naturalności i regionalności. To, co było w Łodzi, gdzieś tam też miałem swój udział w wydaniu książki Kuchnia Czterech Kultur, gdzie no, Łódź słynęła z tego, że tam się po prostu zderzyły cztery kuchnie. Tutaj natomiast w tym miejscu, gdzie jestem obecnie, czyli Klinica Zdrój, gość oczekuje właśnie regionalności. Ale też jest to bardzo zróżnicowane, powiem szczerze, bo po raz pierwszy w życiu mi się to zdarzyło podczas ostatniej wigilii tutaj hotelowej dla naszych gości, gdzie był przekrój gości z całej Polski. I najlepsze było to, że każdy region, który przyjechał, oczekiwał, tak, że coś tam się pojawi na wigilii z ich regionu, tak? Właśnie. Czyli no właśnie z Kaszub. Pytali o ryby, gdzieś tam Gdańsk o owoce morza, środkowa Polska bardziej gdzieś tam w tradycyjny sposób, tak? Mm-hmm. Pytanie, czy barszcz czerwony, czy żurek, tak? Mm-hmm. Więc to było niesamowite, tak. Więc to jest jak właśnie to? Bardzo... No i co zrobiłeś? No masz tą kuchnię ograniczoną, miałeś gości z całej Polski i co w takim razie, na co musiałem się zdecydowałeś? Musiałem to pogodzić i no musiało się to pojawić. Naprawdę takie menu było takie bardzo przekrojowe. Na
na wszystkie regiony, powiem szczerze, i wschód, i południe, i zachód, i północ, więc to było bardzo takie... Teraz mamy Wielkanoc, no jesteśmy w Wielkanocy, znowu masz też gości, bo też gadałam tutaj z różnymi ludźmi, masz gości z całej Polski, to co było w to śniadanie wielkanocne? Co, jakby, jaki był twój kompromis? Co było na śniadaniu? Znaczy, ze świętami wielkanocnymi to chyba jest, znaczy chyba, no na pewno jest trochę łatwiej, no nie, no zdecydowanie jest łatwiej, ponieważ no wiemy, że to zawsze królują mięsa, prawda, jajka, żurek, więc to było dużo łatwiej. Natomiast gdzieś tam też kolejna lekcja z moimi pracownikami, powiem szczerze, bo wiele rzeczy, które gdzieś tam w domu rodzinnym były przygotowywane na święta, to u nich tutaj jest taką tradycją, tak? Na przykład nazywają to święconką, czyli taki bardzo mocny, obfity żur z dużą ilości mięs, kiełbasy, no coś niesamowitego, tak. Natomiast, no przede wszystkim to jajka, tak, to jajko, które gdzieś tam jest. No, ale były różne pieczone mięsa. Pieczone mięsa, tak. Były na przykład ćwikła, sos chrzanowy, tak, co tam jeszcze było? Tak, znaczy przede wszystkim... To są wszystko były wyroby nasze, własnej produkcji, powiem szczerze, ponieważ mamy ku temu możliwości i sami możemy produkować wszystkie rzeczy właśnie na ten stół, który się pojawił wielkanocny. To były różnego rodzaju mięsiwa, tak? Począwszy znowu przekrój, ponieważ no, jedni jedzą drób, drudzy wieprzowinę, więc to był cały przekrój. Oczywiście marynowane, pieczone, kaczki, indyki, ryby, które też pojawiły się, ponieważ to są ryby z tutejszego potoku i wędzone u nas, więc też się musiały pojawić. Zupa chrzanowa, tak, która gdzieś tam też jest takim elementem Wielkanocy. Jajka faszerowane, różnego rodzaju. O, tu widzimy właśnie mięsa wieprzowe, boczki pieczone, chrzan, który też był tarty bezpośrednio u nas, robiony na, można powiedzieć, trzy sposoby, bo jeden z żółtkiem, ze śmietaną, no i oczywiście ćwikła z chrzanem. Mhm. Także mnóstwo. Ale też to, co było, przyznam się, dla mnie pyszne, i ja to jem codziennie tu na śniadanie, to były smalce. I był smalec, tak, ze śliwką. I czekaj, z czym tam jeszcze było? Z jabłkiem? Tak! Z jabłkiem. Smalec z jabłkiem, tak. Smalec ze śliwką. Także no i chleby, które też są pieczone tutaj przez nas. Z żurawiną, tak. Chleb, z żurawiną, z papajami, tak. Z ciemiem lnianym, z czernuszką, więc... Także ale robiłeś tutaj... też sewicze z łososia, widziałam chyba, tak? Sewicze z łososia, sandacza. Nie wytłumaczę, bo nie wszyscy może wiedzą, czym są sewicze, bo to też jest takie słowo modne, które się pojawiło w której kuchni, ale ja już rozróżniam, bo koło mnie w Podkowie jest taka knajpa, gdzie jest sewicze i ten kucharz bardzo dobrze to robi, ale to twoje sewicze to też było pyszne. Tak, to jest nic innego jak marynowany łosoś, to było, znaczy oczywiście było sewicze z łososia, marynowany łosoś w soli, w cytrusach, no i potem oczywiście w odpowiedni sposób przyrządzony, czy pokrojony, podany z różnymi rodzajami też sosu można podawać, tak. No ja uwielbiam te sewicze, powiem szczerze, szczególnie z cytrusami, tak. To są, ale to jest takie właśnie, no właśnie, bo to jest takie orzeźwiające to sewicze. Orzeźwiające. Co to jest za sos, który tam jest? To jest właśnie z cytrusów, tak? Czyli limonka, cytryna, pomarańcz, grejpfrut. Ja osobiście nie daję, bo troszkę nadaje taki gorzkowaty smak. Oczywiście można to jeszcze tam wzbogacić jakimś alkoholem, skropić, więc nadaje takiej... Ale obok były takie wodorosty i na wodorostach były takie kuleczki. To co to było? To były trufle, znaczy trufle, to nie były trufle czekoladowe, tylko to były trufle serowe w sezamie. Czyli ten serek taki lokalny, co tu jest, zrobiłeś... To były z brędzy. Trufle z brędzy. No,
trufle z bryndzy, słuchajcie, takie kuleczki na wodorostach tych takich zielonych. No to też było pyszne, to też było wspaniałe. O, tutaj niektórzy piszą właśnie, że w przyszłym roku do hotelu jedziecie. Słuchajcie, naprawdę to jest najlepszy pomysł ever. Dlaczego ja 45 lat tego nie praktykowałam? Ja już nigdy świąt nie urządzę, absolutnie. A powiedz mi, kolejne święta spędzamy razem. Tak. I słuchajcie, w ogóle też to jest niesamowite, bo ja myślałam, że w święta to jednak ludzie nie przyjdą słuchać wykładów, wiecie, psychologicznych, a było mnóstwo ludzi i pierwszego dnia w sobotę, i w niedzielę, naprawdę, i był koncert jako konkurencja, bo to też koncerty są, a ludzie przychodzili posłuchać też tak merytorycznie, jakby też się sobie trochę poukładać, ale to też jest bardzo fajne, że to zresztą Belmonte, słuchajcie, to było, tutaj było Andrzej Polan wczoraj, o tutaj wam pokażę Andrzejka z nami, zrobił, słuchajcie, muszę też go zaprosić tu koniecznie na naszą kawkę, zrobił warsztaty kulinarne z dziećmi, było 80 dzieci z rodzicami tam albo bez rodziców i były warsztaty kulinarne, dla dzieci było mnóstwo konkursów, zabaw, szukanie królika. Ja uciekłem stamtąd, słuchajcie, ja uciekłem stamtąd, ponieważ jak Andrzej to poprowadził, fantastycznie, po prostu no coś niesamowitego, słuchajcie, okiełznać 80 dzieciaków, to było coś niesamowitego. A powiedz, z czym tu Andrzej stoi nasz? Andrzej tutaj zrobił mazurek na 4 stoły, słuchajcie. Kilkanaście blatów ciasta maślanego, biszkoptowego i to wszystko było sklejone w mazurek wielkanocny, słuchajcie. Niesamowity. No zobaczcie, jak to wygląda. I słuchajcie, nie przepadam za mazurkami, ale to było tak dobre. To było tak pyszne, ten krem w środku był jakiś po prostu wspaniały. To był różany, to była konfitura różana, robiona przez Andrzeja. Słuchajcie, coś niesamowitego, po prostu coś niesamowitego. Tak, a tutaj jedna pani napisała, tak cię zapytam a propos Beatka, że mój syn uczy się w przyszłości być kucharzem. A co ty byś powiedział takiej osobie, co jest ważne z punktu widzenia już dziada tak jak ty, szefa kuchni wieloletniego, co jest ważne, jak ty byś poszedł taką drogą, jak się skończy szkołę, nie wiem, gdzie, czy jechać za granicę do szkoły się uczyć, czy nie wiem, praktyki, gdzie praktyki, co zrobić, żeby być kucharzem, dobrym kucharzem? Trzeba mieć dużo pokory przede wszystkim, trzeba mieć dużo pokory, wytrwałości. To znaczy tak, ja to co powiem, to będzie z mojego punktu widzenia i z własnej skóry, z mojej kartki papieru, że tak powiem, ale to jest przede wszystkim pasja moja, tak? To jest pasja, to jest zaangażowanie w to, co robię i nawet kiedyś tak się mocno zastanawiałem, co ja bym mógł w życiu innego robić i tak mocno mi się gdzieś tam czerwone światło zapaliło w głowie, aczkolwiek jest to piękny zawód, powiem szczerze, jest to coś fantastycznego, ponieważ to, co możemy dać drugiemu człowiekowi, tak, to, co możemy sprawić radość dla umysłu, żołądka. Nakarmić człowieka w ogóle, podstawową potrzebę mu zaspokoić, wiesz? No tak, no jedzenie jest jednym z podstawowych takich elementów, który gdzieś tam towarzyszy nam przez całe życie, więc jeść musimy. Tak, ale zobacz, że jedzenie nam zapewnia różne potrzeby. To nie jest tylko fizjologiczna, to jest też potrzeba. No nie, oczywiście, bo to są wszystkie zmysły, tak, które wszystko działają na nas, tak? Ponieważ no, jemy oczami na początku, tak? Więc piękny zawód, naprawdę niesamowite odczucia, przeżycia. To, co. Uczyć się od mistrzów, uczyć się, nie wiem, no właśnie, co ty byś zrobił ci jako młody człowiek? Jaką drogą byś poszedł? To znaczy, powiem taką rzecz. To, co się udało w moim życiu osiągnąć i zdobyć, gdybym cofnął czas, nic bym nie zmienił w nim. Wiedziałam, że. Dlatego, że ci ludzie w chwili obecnej. Znaczy ja tak byłem nauczony przez, mamy jakiegoś takiego swojego pierwszego mentora, który właśnie chyba tak samo podchodził do życia jak ja, że ta praca to coś, co się kreuje w głowie,
No. Zanim powstanie danie, to ja już to widzę, tak? Ja już to widzę, jak to ma wyglądać na talerzu i mam pewnego rodzaju obraz. Nie wszyscy tak mają, bo zawsze wymagam od kucharzy, że czemu to nie zrobił tak, jak ja to widzę w swojej głowie. No ale to już jest inaczej wygląda. Tak, natomiast ludzie młodzi w chwili obecnej są zachłyśnięci właśnie wszystkimi takimi telewizyjnymi programami, tak? Ten świat jest zupełnie inny. Ten świat telewizyjny jest takim światem trochę wyimagowanym, bym powiedział, tak? To będąc szefem kuchni, znaczy inaczej, są dwa rodzaje szefów kuchni w Polsce, tak? Są szefowie kuchni, którzy składają dania takie typowo modelowe, zdjęciowe, i są szefowie kuchni, którzy pracują po to, żeby ta praca była uwieńczeniem dla drugiego człowieka, czyli tacy szefowie kuchni w dużych kuchniach, którzy gdzieś tam inaczej postrzegają tą pracę, tak? Więc no, ja jestem takim szefem kuchni, który zdecydowanie woli, odnajduje się może inaczej, w dużych obiektach, gdzie tu jest to życie, gdzie jest ta adrenalina, gdzie mamy 600 osób. No tak. Tak, więc to jest... Było na 500 jest... osób wydałeś w tym roku, na 500 osób, tak? Czy 600? No prawie 600, bo śniadanie było na tam 570 osób, tak? Więc dzisiaj mamy też jeszcze śniadanie na tam 550 osób. Natomiast to jest zupełnie inny żywioł. No i więc tacy ludzie młodzi, którzy kończą teraz szkoły, odbywają praktyki, staże, w wieku 20 lat chcą być szefami kuchni. Natomiast no jeszcze ten bagaż doświadczeń trzeba zdobyć i przełożyć to. Przede wszystkim to też praca z ludźmi, praca z drugim człowiekiem, czyli tutaj myślę o zespole ludzi. Ponieważ no każdy z nas inaczej postrzega pewne rzeczy, więc to jest też trochę taki coaching zespołu i takie modelowanie, żeby gdzieś ten sukces był wspólny. Patrz, Justyna napisała, że mój mazurek w tym roku był z malinami, konfiturą różaną, a na górze co to jest ganache? Ganasz? Ganasz. Ganasz. Co to jest? Ganasz to jest, może no, najprościej mówiąc, to jest taka, nie wiem, polewa, coś, co gdzieś tam jest oblane, o, może tak, nałożone na górę. Z pistacji, aha, tak jest z pistacji. Na przykład z pistacji, tak. Powiedz mi, a skąd ty umiesz gotować w ogóle? Ktoś u ciebie, babcia, dziadek, tata, mama gotowali tak dobrze? To znaczy tak, moja mama gotuje po domowemu i zawsze mamy zgrzyty. To jest jedna rzecz, bo mi nic nie smakuje. No ja żartuję w tym momencie. Ale gdzieś tam... I wszyscy w rodzinie mówią, że nie umie gotować. Czy ty nie umiesz, czy mama? Że ja nie umiem gotować. Ty nie umiesz gotować. Natomiast no, miałem taką zajawkę chyba od dzieciństwa, tam mój dziadek sobie gdzieś tam trochę pichcił i trochę gdzieś tam z nim, ale gdzieś tam mnie ciągnęło do tych garów od samego początku, no i już tak zostało, no niestety. Ale jako dziecko gotowałeś, jako nastolatek? Jako dziecko, tak, coś tam próbowałem robić i gdzieś mnie tam ciągnęło do tej kuchni. No i tak zostało, kurczę, no i powiem szczerze, no ciężko wyjść z tych garów teraz, no. Ale ty jesteś teraz wolny, prawda? Nie masz partnerki. Nie, ja jestem wolnym strzelcem, stąd też mogę... Dziewczyny? Specjalnie o to zapytałam za was, dziewczyny. Dlatego sobie mogę tak podróżować, słuchajcie, tak. Kto z was by się chciał przenieść tutaj, do Krynicy? Zapraszam, mam wolne wakaty. Daję rano śniadanko. Co byś podał swojej dziewczynie na śniadanie rano? Ciebie. No, zobaczcie, popatrzcie na Mirka, dziewczyny, jesteście wolne. Odnajdźcie w sieci. Jak nie, to ja wam dam kontakt, telefon. Poczekaj, może zaraz wrzucę twój telefon tutaj. I dzwońcie. A jeszcze chciałam ciebie zapytać, zanim pójdę na masaż, bo ja jeszcze mam dzisiaj masaż, to chciałam cię zapytać takie must have Polaków. Co Polacy kochają jeść? W ogóle niezależnie od pory, co jest takie naprawdę umiłowane w żołądkach Polaków? Powiem taką rzecz, no jest to bardzo, znaczy tutaj mam ten obraz taki zachwiany, tak, będąc w tym miejscu, dlatego, że jest to takie niejednolite.
na pewno znacząca ilość naszego społeczeństwa uwielbia tatar wołowy. No to jest chyba takie właśnie coś, co gdzieś tam wszyscy po to sięgamy, tak? Ten tatar wołowy można naprawdę robić dużymi dodatkami. No, ja na przykład tutaj podaję z chipsami z kaszy, więc też gdzieś tam wow. Elementem kuchni węgorskiej. To jest takie coś, co naprawdę wszyscy sięgają. No i co, moi drodzy? No przede wszystkim też takie doświadczenie z dnia wczorajszego, powiem szczerze, gdzie na bufecie dziecięcym podaliśmy rosół z makaronem. To znacząca dorośli. Ilość dorośli tak naprawdę szli na bufet dziecięcy po ten rosół. Tak, no było to też takie doświadczenie dla Polan mnie. Polan też poszedł po ten rosół. Tak, Andrzej też poszedł po ten rosół, więc no taka lekcja trochę... Schabowy pierogi, dziewczyny piszą schabowy pierogi, to cały czas jest? Schabowy tak, natomiast no ja mam taki sznycel w karcie na przykład z jajem sadzonym i też mega się cieszy popularnością, jak najbardziej. Zrazy? Zrazy to też tak, nie, zrazy raczej nie, to bardziej bym gdzieś tam powiedział chyba stek, kaczka, coś co bardziej sięgamy, no i oczywiście pierogi, tak, pierogi pod różną postacią, aczkolwiek też już teraz jest tak, że sięgamy po te pierogi, ale w nieco innym wydaniu, tak, na przykład nie wiem, z krewetką, brędzą, czy kurkami, bo no jednak te z mięsem, czy tam te ruskie, to już chyba wszyscy znamy smak, więc sięgamy po coś tam zupełnie. Ja bym wolała zamiast z krewetką, to z ruskie, czy tam ukraińskie się teraz dzisiaj mówi, albo z mięsem. Ja kocham te nasze polskie pierogi. Polskie pierogi ruskie. Ruskie pierogi w polskim wydaniu. Pisze Monika, że Andrzejek może miał kaca. Nie, chyba nie miał kaca, chyba nie wypił, chociaż cholera go wie. Jeszcze, że naleśniki są takim, no i takie pyszne robicie pióre ziemniaczane z masełkiem, też u was było. Tak, pióre robimy różne, powiem szczerze, bo i Polan, ja i Kac nigdy nie doprowadzam do takiego stanu. Ta, jasne. Aha. Polanku, kochany, widzę, że nas tu podglądasz. On z innego pokoju się tam łączy, słuchajcie. Tak. Obiecuję, że go zaproszę. Biorę Mirka. Patrz, Bella pisze, biorę Mirka w ciemno, kocham być karmiona. O, zobacz, proszę bardzo. No, słuchaj, poczekaj, zaraz tutaj, tylko nie mam telefonu, zaraz to jakby co, to napisz się do mnie prywatnie, ja wam kontakt do Mirka dam, nie? Dobrze. Super chłopak, dziewczyny, super chłopak, dobry człowiek, świetnie gotuje, świetnie się z nim gada. Więc opinie są podzielone. No ale nie pytamy twoją mamę, tylko... Nie, to moją mamę już wykluczmy stąd, bo ją nie wciągajmy w to. O nie, Emilia napisała, zgadzam się, Mirek jest mój. A Mirek, a jaki jest twój typ? A jakie ty lubisz dziewczyny? To jest bardzo profesjonalna rozmowa dzisiaj, nie? W poniedziałek. Znaczy, nie, to pytanie. Myśmy się umówili, słuchajcie, że pogadamy o tym, co zrobić z jedzeniem, jak przechowywać jedzenie, a tak naprawdę dużo ciekawszy jesteś ty, Mirek, moim zdaniem. No słuchaj, moja historia życia to jest, wiesz... No, ale no powiedz tylko, jakie lubisz dziewczyny, co jest ważne dla ciebie. Nie odpowiem na to pytanie, bo tu może... No ale nie, poczucie humoru, blondynki, brunki. Przede wszystkim poczucie humoru, otwartość, życzliwość, bycie sobą, tak. Emilka, to dokładnie tak jak ty. Emilka, to dokładnie tak jak ty. O, rozpoczynam, Wiola pisze, że rozpoczynam wojnę o Mirka. Ja zatytułuję, słuchajcie, tego live'a Wojna o Mirka. Wolę sobie co? Walnę sobie banie. A Andrzej Pola napisał, walnę sobie banie? Jaką banię on sobie walnie? No nie wiem właśnie. Ale później idzie na śniadanie, tak? A, może idzie na śniadanie, no właśnie. A powiedz tak. Mirek, a jak przyjeżdżają goście, to ty do nich wychodzisz w ogóle? Można cię tutaj spotkać? Oczywiście, że tak, dlatego że my pracujemy na kuchni otwartej, tak?
Ja uwielbiam kontakt z gościem. Dużo wychodzę w ogóle do gości, dużo rozmawiam. Mijam się gdzieś tam wzrokiem, uśmiechem na korytarzach. Fajnie, że ci goście, którzy przyjeżdżają, no bo to jest jednak hotel resortowy, więc ci goście przyjeżdżają na kilkudniowe pobyty, więc tak naprawdę już po pierwszym, drugim dniu my się poznajemy, uśmiechamy do siebie, rozmawiamy, rozpoznajemy się nawzajem, rozmawiamy, co smakowało, co nie smakowało, a może jakieś preferencje dodatkowe. No więc jest to fantastyczne, naprawdę jest to fantastyczne, że goście też do nas podchodzą w czasie śniadań, czy my do kolacji. Na śniadaniach mamy też live'a, gdzie robimy rzeczy na żywo, więc no, ten kontakt mamy wspaniały, kuchnia naprawdę. Jest otwarta, oczywiście, jest kuchnia otwarta, widać kucharzy, wspaniałych zresztą twoich tutaj, twoją drużynę jest naprawdę świetna. A tu Bella pisze, że Mirek lubi głodne dziewczyny. Lubisz głodne dziewczyny? Lubię je nakarmić. O, Eliza pisze, że za rok wszyscy jedziemy na święta z Gosią. Słuchajcie, ja za rok tutaj na 100% będę. Na 100% mnie tutaj spotkacie, więc ja tutaj w ogóle jeszcze zorganizujemy z Mirkiem, gadamy, żeby jakiś wyjazd tu zorganizować, słuchajcie, nasi kawkowicze, bo wszystko się tutaj zgadza. Naprawdę wszystko się zgadza, także was bardzo zachęcam do tego, tak z serca wam mówię, bo razem z wami na bieżąco przeżywam różne doświadczenia. A czy w hotelu mamy lany poniedziałek? Pewnie tak. Ja się boję Polana, wiesz? Tak? Jak Polan, no jak Polan przyjdzie zaraz z tym, idzie na śniadanie, on jest nieobliczalny z wiadrem wody albo nie wiadomo co. O, Ania napisała, Andrzejka pokochałam w te święta, jest wspaniały i zrobił najpyszniejszy mazurek. Tak, no mazurek był wyjątkowy, powiem szczerze, że naprawdę niesamowity, tak, niesamowity. Cały hotel dla kawki w takim razie, słuchajcie, rezerwujemy. My idziemy na śniadanie z Mirkiem, ja idę na śniadanie, a potem idę na masaż, a jutro będę nadawała do was jeszcze z Warszawy, bo w 18 dopiero lecę do Chorwacji, a w środę już z Chorwacji będę do was gadać. Mireczku, kochany, bardzo ci dziękuję, zachęcam was, dziękuję dziewczyny. Dziękuję serdecznie. Później będą też to odsłuchiwać, żeby się do Mirka odezwać. Pozdrawiam. Kulinarny. W ogóle wam polecam tutaj Hotel Belmonte i szefa kuchni naszego najwspanialszego. A czy macie jakąś ofertę dla wegetarian? Pyta jeszcze Liliana. Oczywiście, że tak. Bardzo duże mamy, duże menu dla wegetarian, wegan. Znaczy tak, dla wszystkich tak naprawdę racji żywieniowych, tak? No, tak, to jest prawda. Ściskam was mocno, wszystkiego dobrego w święta, dzięki, że byliście, nasza reprezentacja tutaj. Pozdrawiam wszystkich, którzy to będą odsłuchiwać. Tobie dziękuję, kochany, i widzimy się tutaj zaraz. Pozdrawiam. Trzymajcie się, ucałowania dla Polana. Buziaki, poczekaj, muszę sama skończyć ten zadanie.